Instytut Polityki Energetycznej i Politechnika Rzeszowska organizują szóstą już konferencję naukową Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju. My w ramach cyklu rozmów w drodze do tej konferencji spotykamy się dziś z panem Mateuszem Radeckim, wiceprezesem zarządu firmy PERN SA, firmy, która zajmuje się logistyką surowcowo-paliwową, czyli magazyny i rurociągi. I na początku aż chcę się zapytać o bezpieczeństwo tych magazynów i rurociągów, bo niedawno potentat, odpowiednik firmy PERN ze Stanów Zjednoczonych, firma, która zajmuje się rurociągami paliwowymi w Stanach Zjednoczonych, poinformowała, że została zaatakowana. To był atak hakerski, atak, który uniemożliwił właściwie operacyjne działanie tej firmy i firma musiała zapłacić okup, aby mogła funkcjonować znowu. Pytanie, czy Państwa firma, czy firma PERN jest bezpieczna, czy bezpieczeństwo cyfrowe firmy jest na tyle dobre, że zapewnia firmie, ale również nam stabilność? Znaczy ja zazwyczaj w tego typu sytuacjach mam wątpliwość, co odpowiadać, dlatego że jeśli powiem, że jesteśmy bezpieczni, to trochę jakbym rzucał wyzwanie do wszystkich osób, które chcą podjąć to wyzwanie poprzez ataki hakerskie, więc wydaje mi się, że najprawdziwszą odpowiedzią byłoby to, że ćwiczymy bardzo często tego typu sytuacje, tego typu ataki i na pewno z każdym miesiącem jesteśmy bardziej przygotowani na ewentualny atak. To, co obserwujemy, to, co zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie, bo myślę, że każdy z nas, każdy ze studentów, każdy z pracowników odczuł trochę koronawirusa na swój sposób i też każdy starał się odnaleźć w tym cyfrowym świecie. Wielu z nas pracowało zdalnie przez komputer, przez VPN-y, przez różne systemy połączeniowe. I tak naprawdę to była wielka gratka i myślę, że dalej jest. Im bardziej będziemy szli w tą pracę zdalną, no to tak naprawdę tym więcej potencjalnych ścieżek otwieramy dla hakerów na tego typu ataki. Stąd też w naszej firmie jest bardzo duży nacisk na to, z jednej strony, aby tłumaczyć pracownikom i naszym partnerom, dlaczego jest to istotne, jak tego typu ataków unikać, jak je minimalizować. No i z drugiej strony mamy powołane specjalne jednostki, które analizują ruch sieciowy wewnętrzny, ruch sieciowy zewnętrzny. Stąd no, mogę powiedzieć, że naprawdę jest to dla nas szalenie istotne, aby być bezpiecznym. I proszę trzymać kciuki, aby to sformułowanie, że jesteśmy bezpieczni, aby ono było prawdziwe. Kciuki trzymamy, o żadne szczegóły zabezpieczeń cyfrowych pytać nie będziemy, chociaż zdradzimy troszeczkę Państwu, że trochę więcej dowiemy się już we wrześniu podczas wspomnianej konferencji w Rzeszowie, ale o tym na koniec. Zmieńmy trochę temat. Wyzwania inwestycyjne teraz przed PERN-em. Tak naprawdę my jako firma infrastrukturalna no to skupiamy się w bardzo dużym stopniu na rozwój tej naszej infrastruktury. I ostatnie lata, w których to no z jednej strony nastąpił zanik szarej strefy, on spowodował znaczący wzrost wykorzystania naszej infrastruktury i też konieczność jej dobudowy. No a z drugiej strony mamy takie pewne zawahania i mówi się o tym, że spadła konsumpcja na rynku, bo jednak ten COVID spowodował, że zatrzymaliśmy się trochę jako gospodarka. To mogę zdradzić, że my obserwując konsumpcję po naszej stronie, to w jaki sposób nasi partnerzy się rozwijają, widzimy, że ten postęp wprawdzie trochę wolniejszy, ale jest ciągle. Stąd to, co my dzisiaj robimy, to jest zadbanie, aby w przyszłości, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, nasi partnerzy biznesowi byli w stanie wykonywać swoje zadania, czyli tak naprawdę dostarczać produkty, przerabiać te surowiec, dostarczać produkty na rynek, tak aby każdy z nas mógł się dostać na wakacje, do rodziny, czy po prostu gdzieś się przemieścić. I to są te najważniejsze rzeczy. Jeśli bym miał wymieniać takie konkrety, to na pewno to jest kwestia zbiorników, czyli kolejny etap, który w tym momencie już rozstrzygnęliśmy wykonawcę. Drugim dużym flagowym projektem jest Boron w Trzebinie, czyli rurociąg, który zastępuje dotychczasowy sposób transportu do tego okręgu śląskiego z kolei na rzecz rurociągu, który jest dużo bezpieczniejszy, dużo bardziej ekologiczny, więc w tym momencie jesteśmy w fazie fizycznej budowy.
I tematy związane z biododatkami, biodozowaniem, to też jest dla nas duże wyzwanie. Uruchomiliśmy część projektów, część jeszcze jest uruchamiana, tak aby w perspektywie kolejnego roku ponad 60% zwiększyć dostępność tej usługi dla naszych partnerów. No dobrze, my rurociągami transportujemy paliwo płynne, ale podczas konferencji w Rzeszowie będziemy też rozmawiać o paliwie wodorowym i energii elektrycznej i pojazdach na energię elektryczną. Czy firma będzie wchodziła w te obszary? Czy nie będzie to tak, że rurociągi w pewnym momencie zostaną bez paliwa? Po pierwsze, to jest bardzo na bieżąco pytanie i dziękuję za nie, bo wewnętrznie zastanawiamy się nad tymi właśnie tematami. No bo z jednej strony pojawia się e-mobility, z drugiej strony wodoromobilność. Fundament, czyli taka baza konsumpcyjna, ona ciągle będzie. Wszystkie wytyczne, które się pojawiają, mówią one o tym, że od któregoś roku nie będzie nowych rejestrowanych samochodów na paliwo konwencjonalne. Polska jeszcze nie podała konkretnej daty. Nawet gdy ta data już będzie, to zakładam, że ciągle będzie dość duże grono konsumentów. Ważne też wspomnieć, że my nie tylko zajmujemy się paliwami płynnymi, ale również surowcem, czyli tą ropą naftową, która wykorzystywana będzie również do petrochemii. Więc wydaje się, że w jeszcze takiej skończonej perspektywie kilkudziesięciu lat ja widzę w pierwszym okresie rosnące, a potem stabilne zapotrzebowanie na nasze usługi. No i oczywiście pytanie, co będzie w kolejnych latach, bo jeżeli wejdziemy mocno w wodór, jeżeli wejdziemy mocno w elektryczność, jeśli chodzi o konsumpcję przez samochody, no to tak naprawdę w dłuższej przyszłości możemy działać tylko na tą bazę na przykład petrochemiczną, no a część wodorowa czy część elektryczna będzie obsługiwana przez inne spółki, które będą w tym momencie spełniały taką naszą rolę, ale w tym nowym produkcie. Dlaczego mówię, że inne? Dlatego, że no jeżeli popatrzymy na wodór, który jest bardzo podobny do gazu, no to dla nas te rurociągi nie jesteśmy w stanie zamiennie wysyłać wodoru i paliwa. To, co można byłoby robić, to dostrzykiwać albo podobną technologię wykorzystywać do tego, jak jest transportowany gaz. Więc tak naprawdę tutaj większa rola byłaby gaz systemu. My możemy wspomagać magazynując wodór, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Ale wszystko dzisiaj jeszcze raczkuje, rozwija się. My dość aktywnie obserwujemy, powołaliśmy taki zespół R&D, który analizuje to, co się w tym momencie dzieje, żebyśmy byli gotowi wejść wtedy, kiedy to będzie miało wartość, bo dzisiaj budowanie rurociągu pustego, nie wiadomo odkąd, nie wiadomo gdzie, to nie jest do końca to. No i też budowanie wielkich magazynów wodorowych, jeżeli nie będzie takiego zapotrzebowania, bo ono będzie produkowane lokalnie, my jeszcze czekamy, obserwujemy. Mamy taką z jednej strony wdzięczną, bo mamy stabilny biznes, a z drugiej strony niewdzięczną, bo wiemy, że on się kiedyś może skończyć, z tym, że nie tak szybko. Czyli, bo sprawdziłem, Pern posiada obecnie ponad 4 miliony metrów sześciennych pojemności magazynowej na ropę naftową i około 2,2 miliona metrów sześciennych na paliwa płynne. I zastanawiałem się, czy to nam wystarczy, czy to nam zapewnia stabilność, ale w konsekwencji zmian właściwie tej powierzchni nie musimy aż tak intensywnie rozbudowywać. Czy to trochę pytanie do tego, jakie będą potrzeby naszych partnerów biznesowych. I ja dość często do nich się odwołuję, ale no, trzeba mieć świadomość, że my pracujemy z naszymi partnerami na ich rzecz. To my pozwalamy im realizować biznes. Z jednej strony chodzi o biznes wydawania produktu na rynek, ale z drugiej strony też odłożenia zapasu interwencyjnego. Z naszych analiz wynika, że kolejne lata, najbliższych 5-10 lat, to będzie no, trochę wolniejsze niż dotychczas. No, nie będzie skoków po 20, po 10%, ale kilkuprocentowy wzrost rok do roku. Stąd też my aktywnie rozbudowujemy nasze magazyny. I te wartości, te liczby, jak spotkamy się za rok, one już będą większe o 200 tysięcy. Jak spotkamy się za kolejny rok, no to kolejne 200 tysięcy więcej wybudowanej pojemności będzie, dlatego że wymaga tego nasz partner, który jest zobligowany przez prawo, aby odkładać odpowiednią ilość zapasu interwencyjnego na wypadek kryzysu. To jest tak naprawdę wymóg, któremu sprostać musi nasz klient, no a my staramy się zapewnić możliwość infrastrukturalną, aby te wymaganie było spełnione. No teraz mam ochotę zadać pytanie w imieniu wszystkich tych, którzy przyjadą we wrześniu na konferencję do Rzeszowa, bo Pan będzie brał udział w panelu dotyczącym cyberbezpieczeństwa, tak? Czyli trochę więcej informacji, o których mówiliśmy na początku. Ale czy będzie szansa porozmawiać z Panem, nawet niekoniecznie
podczas panelu o tych wszystkich tematach, o których właśnie Pan teraz nam wspomniał, bo dla uczestników tej konferencji może to być niezwykle ciekawe i niezwykle uczące. Tak, mam taką nadzieję, ale to tak naprawdę zależy w dużym stopniu, bo ja jestem otwarty, ale to zależy od potencjalnych nadawców pytań. Za każdym razem, kiedy biorę udział w panelu, to dla mnie funkcja panelowa to jest dyskusja. Nie lubię sytuacji, w której miałbym po prostu w ramach panelu wygłosić jakieś exposé, no bo do tego są specjalne prezentacje, keynote, przemówienia. To jest panel. W ramach panelu z jednej strony dyskutuje się z innymi panelistami, ale z drugiej strony czasami padają głosy z widowni, od słuchaczy. To się zdarza. Wszystko zależy od tego, na ile dopuści do tego moderator. Jeżeli byłaby taka okazja, no to ja serdecznie zachęcam. Jeżeli nie, no to będę i po to też jadę, aby była możliwość porozmawiania, aby była możliwość wymieniania myśli, bo one dają nam nową wartość. I to nie chodzi o to, żeby coś przeczytać, tylko bardziej, żeby porozmawiać, bo z tego jest energia. Jeśli zatem Państwo jeszcze nie jesteście pewni, czy przyjechać i wziąć udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w Rzeszowie, która odbywa się we wrześniu, to właśnie dostaliście dowód, że warto. Będziecie mogli zadać każde pytanie wiceprezesowi firmy Pern, panu Mateuszowi Radeckiemu.